obok mnie jest Mateusz Kostrzewski. 100 punktów rzucone, ale 71 punktów rzucił Start Lublin, drużyna, która ma czołową ofensywę w tej lidze. Rozmawiałam z trenerem przed rozpoczęciem tego spotkania, mówił o tym, że wy wiecie, jak bronić, bo ostatnio w europejskich pucharach graliście z drużyną, która gra podobnie. Czy faktycznie dzisiaj to było widać? Tak, dokładnie. Czy to miało wpływ na ten dzisiejszy mecz? Nie wiem, ale widzieliśmy, że defensywa dzisiaj będzie najbardziej kluczowa. Wiemy, że w ataku możemy sobie zawsze poradzić, ale bronić musimy zawsze na wysokim poziomie. Dzisiaj broniliśmy, myślę, bardzo dobrze, bardzo agresywnie. Chcieliśmy bronić drużynowo i to nam wychodziło. Mieliśmy dużo przechwytów, dużo takich dotknięć piłki. Wytrącaliśmy ich z rytmu w ataku, więc to dzisiaj nas napędzało, z tego mieliśmy też szybkie kontrataki, więc myślę, że ta defensywa dzisiaj, to zaangażowanie w obronie było dzisiaj kluczowe. No i twój najlepszy mecz w tym sezonie, oczywiście ogromne gratulacje, ale byliście lepsi w niemal wszystkich elementach na boisku i też no, wygraliście z drużyną, która gdzieś tam puka do tej czołówki ligi, jest zaskoczeniem, ale faktycznie w tym sezonie prezentuje się doskonale. To też jest taki sygnał, że te zapowiedzi, że Anvil w tym sezonie grało mistrzostwo, to nie są takie, to nie jest takie czcze gadanie? No, ludzie będą o tym rozmawiać, ale my się skupiamy na każdym kolejnym meczu. Chcieliśmy ten mecz bardzo wygrać, bo chcieliśmy odskoczyć troszeczkę od tych drużyn w tabeli. To nam się dzisiaj udało. Myślę, że pokazaliśmy się dzisiaj z bardzo dobrej strony i to myślę, że jest bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Dziękuję bardzo i raz jeszcze gratuluję. Dziękuję oczywiście. Bardzo. Wracamy do naszych komentatorów.